Cześć! Z tej strony krzykli z domowego survivalu. W dzisiejszym odcinku będziemy dalej analizować listę top 100 rzeczy, które rzekomo mają w pierwszej kolejności znikać ze sklepu w razie jakiejś sytuacji awaryjnej. Dziś omówimy miejsca od 11 do 20. Zapraszam! Na naszej liście punkt 11 to jest olej roślinny do gotowania. Ale jak to do gotowania? Przecież olej roślinny ma dużo więcej różnych zastosowań. Oczywiście wykorzystuje się go w kuchni, ale raczej do smażenia, czyli na przykład smażenia mięsa. Co, ten ryż i te fasole z zapasów będziemy gotować w oleju? Oczywiście nie. Raczej spodziewam się, że w sytuacji awaryjnej będziemy go po prostu dodawać do posiłków, żebyśmy mieli bardziej zbilansowaną dietę, a nie tylko węgla i troszkę białka, żeby też były jeszcze do tego jakieś tłuszcze. Olej jednak w zapasie warto jest mieć, bo służy do wielu różnych celów. Był chyba o tym osobny materiał, ten oto tutaj. Można na przykład wykorzystać go do zaimprowizowanej lampki olejowej albo po przerobieniu na biodizel spalić w silniku wysokoprężnym. Nie wiem więc, czy olej rzeczywiście szybko zniknie ze sklepów, ale ja bym go na pewno w takiej sytuacji sam kupował. Punkt 12 na liście, węgiel drzewny i płyn do zapalniczek, może w kontekście podpałki. Tak, grillowanie jest świetną, awaryjną metodą gotowania, przygotowywania posiłków, kiedy nie będzie gazu i prądu. Można na grillu także zagotować ziemniaki. Jest to mało sensowne, ale teoretycznie można. Więc jeśli masz zapas żywności w zamrażarce, na przykład dużej ilości zamrożonego mięsa, to potem, kiedy nie będzie prądu, sukcesy nie będziesz musiał zjadać to mięso i oczywiście lepiej jest to mięso zjadać najpierw je grillując, a nie na surowo, chociaż tatarek z łowiny dobra, smaczna rzecz. I chyba rzeczywiście przerabiając mięso, czy to właśnie to mięso z zamrażarki, czy na przykład mięso upolowanego zwierzęcia na jakieś posiłki, wolałbym użyć raczej węgiel drzewny niż awaryjny zapas gazu do kuchenki, bo ten gaz może mi się oczywiście przydać bardziej do innych celów. A w ostateczności, w naprawdę awaryjnej sytuacji, taki węgiel drzewny można użyć do zrobienia zaimprowizowanego filtra do wody. Oczywiście nie będzie tak dobry jak węgiel aktywowany, ale lepszy taki węgiel niż filtr z samego piasku. Idźmy dalej. Punkt 13 pojemniki na wodę. Każdy pojemnik, w którym można wodę przenieść, trzymać i transportować. No mogę sobie wyobrazić, że w sytuacji awaryjnej, kiedy nie będzie dostępu do wody, będziemy chcieli mieć czym wodę przynieść do domu, ale najpierw zniknie ze sklepów woda, a potem dopiero jakieś pojemniki, czyli najpierw zniknie woda w 5-litrowych baniakach. A później analogiczne baniaki na wodę. Tak przynajmniej sobie to wyobrażam. Choć z drugiej strony, ponieważ przeciętny Polak ma w domu dwa wiadra, śmietnik i wiadro do mycia podłogi, to rzeczywiście mogę sobie wyobrazić, że jeśli będzie musiał przynieść wodę z rzeki albo nawet z beczkowozu, będzie bardzo chciał kupić wiadro. Więc myślę, że rzeczywiście wiadra i inne pojemniki na wodę będą znikać ze sklepów. Punkt 14. Piecyki na propan. W tej chwili wykorzystywane są głównie w warsztatach samochodowych i w innych takich miejscach, gdzie z różnych względów nie da się zamontować innego normalnego źródła ciepła. Taki piecyk podłączony do dużej 12-kilowej butli może działać naprawdę długo i to jest fajne rozwiązanie. Ma tylko jedną wadę, spaliny z tego piecyka lądują w pomieszczeniu, co nie jest problemem ze względu na ich toksyczny skład, tylko na to, że ta wilgoć ze spalania paliwa również zostaje nam w pomieszczeniu. Czyli daje to prawie taki sam efekt, jak gdybyśmy w pomieszczeniu po prostu rozpalili kuchenkę gazową, z tą różnicą, że ten piec promieniuje ciepłem w konkretne miejsce, a kuchenka grzaje to, co jest nad kuchenką. I myślę sobie, że te piecyki rzeczywiście będą ze sklepów znikać dość szybko. Tak samo szybko, jak idzie nam na nagrywanie tego filmu. Jeszcze jeden, a potem będziemy mieli z głowy. Punkt 15. Młynki do ziarna, ale nie elektryczne. No, skoro mamy w zapasie ziarno i chcemy to ziarno przerobić na kaszę albo na mąkę, później na makaron bądź pieczywo, to musimy mieć czym to ziarno zemleć. W polskich sklepach takich młynków za bardzo nie ma, bo nie jest u nas zwyczajem, że się trzyma zapas ziarna i się to ziarno własnoręcznie przerabia na mąkę. Ale mogę sobie wyobrazić, że w tym właśnie celu ludzie będą kupować młynki do kawy. Bo takim ręcznym młynkiem do kawy można również zmielić ziarno. Będzie to oczywiście trwał bardzo, bardzo długo, no bo ile ziarna możemy jednorazowo do takiego młynka wsypać? Niedużutko. Nie mam więc przekonania, że takie młynki będą błyskawicznie znikać z polskich sklepów, bo i tak mało kto będzie miał zapas tego ziarna, który musi zmielić. Punkt 16. Pojemniki z propanem, czyli po prostu kartusze. No skoro mówiliśmy, że będą znikać kuchenki na takie paliwa, to również będzie znikać paliwo do nich. Tylko tutaj trzeba bardzo uważać, bo oczywiście możemy w sklepach kupić gotowe, napełnione, znaczy gotowe w sensie napełnione, gotowe do użycia kartusze z gazem do takich kuchenek turystycznych i możemy również kupić butle, takie większe 2-3-kilowe albo 11-12-kilowe butle turystyczne, przenośne, no bo ta 12 kilo to tak średnio turystyczna, ale one zawsze są puste. Także ja bym się spodziewał, że najpierw znikną te kartusze do kuchenek, a dopiero później te puste butle. I to tylko wtedy, jeśli ludzie będą w stanie te butle napełnić. Nie każdy punkt tankowania LPG napełnia takie butle, więc najpierw znajdźcie ten, w którym będziecie chcieli napełnić własną, pustą butlę. A w ogóle proponuję jest o tyle fajny, że zrobić zapas tego paliwa, to warto już dzisiaj. Test na spostrzegawczość. Kto zauważył, że jestem w innej scenarii niż w poprzednich pięciu punktach? Hmm? Punkt 17 to złoto i srebro. O tym, dlaczego warto mieć kruszce na trudne czasy, było ostatni materiał na kanale i odnośnie do niego pojawi się tutaj, ale nie wiem, czy one znikną szybko ze sklepów, kiedy zacznie się dziać coś złego. Będzie to pewnie zależało od charakteru tego kataklizmu. W razie jakiegoś kryzysu finansowego, kiedy złotówka nagle zacznie gwałtownie słabnąć, mogę sobie wyobrazić, że z lombardów zostaną wymiecione złote obrączki, a monet bulionowych czy sztabek nie będzie się dało kupić nigdzie. W to mogę uwierzyć, ale że ludzie rzucą się na nie w czasie wojny, nie sądzę, raczej nie w Polsce. My tu w Polsce jesteśmy, bądźmy szczerzy, biedni i w pierwszej kolejności będziemy w sytuacji awaryjnej wykupować rzeczy najpotrzebniejsze. I chyba sam w takiej sytuacji awaryjnej wolałbym dokupić trochę żywności i tych rzeczy z poprzednich punktów i zostawić sobie zapas gotówki, niż dokupować złota i srebra. Punkt 18 na naszej liście to wiaderka. Nie wiem, czemu to jest jako osobny punkt, skoro o pojemnikach do przynoszenia wody już było. W każdym razie wiaderka oczywiście jak najbardziej warto mieć, choćby tylko po to, żeby w nich zbierać deszczówkę i załatwiać potrzeby fizjologiczne. Bardzo fajne wiaderko udające sedes jest, jest podlinkowane w opisie pod filmem. Więc tutaj chyba jestem skłonny się zgodzić, czy tych wiaderek może zacząć całkiem szybko brakować. Punkt 19. Produkty dla dzieci, czyli pieluchy, mleko modyfikowane, leki, syropki i maście, maści. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tego typu produkty są absolutnie niezbędne dla każdego, kto ma dziecko. Nie będziesz w razie sytuacji awaryjnej chciał przestawiać swojego dziecka z mleka modyfikowanego w puszce na jakiś inny rodzaj żywności, którą masz w zapasie. Więc zawsze było dla mnie oczywiste, od kiedy moje dzieci były niemowlakami, że zapas tego typu produktów jest niezbędny. Tylko zapas tego trzeba mieć już teraz. Wyobraź sobie, że Twoje dziecko może jeść wyłącznie jeden konkretny rodzaj mleka modyfikowanego i wyobraź sobie, że ostatnia puszka tego mleka modyfikowanego upada Ci na podłogę i się rozsypuje. I co? Będziesz teraz jeździć po całym województwie w niedzielę wieczorem szukając jednej, jedynej, czynnej, całodobowej apteki, gdzie to mleko możesz kupić? Nie bezdyskusyjnie te produkty będą znikać ze sklepów. Punkt 20 rzeczy do ręcznego prania, między innymi tary, ale także małe albo turystyczne pralki. Mówiąc o turystycznej pralce, nie mam na myśli od razu pralki, którą się montuje w samochodzie kempingowym, ale na przykład taki worek z odpowiednimi wypustkami na jednej jego części. Które się pakuje te ubrania i wykonując takie ruchy tym workiem, później się te rzeczy w środku pocierają o siebie i się piorą. Ostatnio na naszej grypie była dyskusja o tym, czy warto jest trzymać pralkę w ranie Mnóstwo osób pisało, że tak, bo w razie braku wody i prądu to dużo łatwiej zasilić czy napędzić taką właśnie pralkę niż normalną pralkę automatyczną. To jest prawda. Nie wiem, jak będzie z tarkami do prania, bo takich produktów nigdy w polskich sklepach nie widziałem. A prostą, przynośną pralkę możecie sobie zrobić z małej beczki, takiej zakręcanej na kapustę, albo wiaderka ze szczelną pokrywką. Wkładacie odzież, sypiecie trochę proszków, zalewacie ciepłą wodą, zamykacie, począsacie albo toczycie ją w tej nazwę przez, nie wiem, godzinę i pranie robi się samo. No, niewielkim wysiłkiem. Na pewno łatwiej niż trzeć tę odzież w rękach. Doszliśmy do końca drugiej dziesiątki stop stu rzeczy, które rzekomo mają błyskawicznie zjechać ze sklepów. I było tu już kilka punktów, z którymi albo się nie zgodzę, albo nie do końca mają one zastosowanie do polskich warunków z różnych przyczyn. Ale póki co jest to lista całkiem niezła. Nie po to, żeby planować strategię, jak to się mówi na YouTubie, haulu zakupowego, kiedy stanie się coś złego, tylko raczej po to, żeby zastanowić się, czy którejś z tych rzeczy nam nie brakuje i nie będzie brakować w sytuacji awaryjnej. Bo jeśli czegoś z tej listy będzie nam brakować i nie mamy tego już teraz, to znaczy, że trzeba to po prostu Teraz dokupić. Za kolejne mniej więcej 10 dni podsumujemy kolejną dziesiątkę, a w chwili, kiedy oglądacie te słowa, to najprawdopodobniej trzecia dziesiątka już jest choć częściowo nagrana, więc aby nie przegapić kolejnych filmów w tej serii zachęcam gorąco do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika. A tutaj jest playlisty ze wszystkimi filmami omawiające top 100 tych rzeczy, które mają zniknąć ze sklepów. Chciałbym Was również gorąco zachęcić do wspierania nas na Patronite za pomocą tego odnośnika, bo patroni mają możliwość oglądania naszych filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!